Siema, to z nas kolejny odcinek. Bez przedłużania musiałem zmienić troszeczkę w OBS-ie, bo mi OBS powiedział nie. Podziękuję, nie będzie wykrywał mi mikrofonu, wygrywa teraz. Anyways, no troszeczkę powiem tak. Przy połowie to jest jak to, że mamy odcinek 5-7 tam w stylu. Nie. Podlecę tu ciebie, tak. O niej podziawszy. Jest. Druga rzecz problematyczna, siada mi grafika. Dosłownie mi siada już grafika, więc mam problematyczne to, że może ujść całkowicie. Wtedy będzie problem, że mi wtedy będzie skończone z nagrywaniem na dobre kilka dni lub nie wiem ile. A druga rzecz, że te grafiki nie są tanie. I w tym jest problem, że ja musiałem chyba. Trzeba by nią za nią wydać 2600? Gdzieś za RTX 3000, 2060. Nie jest niby 3050 do kupienia. Tylko jest ten problematyczny temat. Nie można. Mój rycy coś wziąć na rad, tam, ale nie ma w sklepie, którym chcą wziąć. I ma dzień 3060. Powiem tak, 3000 ona kosztuje ponad, a dla mnie to jest śmieszne, że oni chcą 2500 w Polsce, jakby normalnie dostępna grafika, jak przez Nvidia się zamawiało, przez, nie wiem, przez strony po prostu z USA, to 1300 zł. I to jest takie, u nas 2600, tam 1300, to jest 1300 zł taniej, ponad, i to jest takie... Okej, śmieszne, że u nas musimy tyle płacić za taką grafikę, oni mają taniej, to jest dla mnie. No więc, jeżeli będzie tak, że będą grafiki wchodziły znowu do Nvidia, to bardziej polecam wam przez Nvidia kupować, bo... Nie wiem, ja wolałbym naczekać miesiąc czy dwa nawet, żeby do mnie miała przysłać, ale za połowę ceny. Takie, troszeczkę mamy taniej. Troszeczkę, no dużo, trochę taniej i to jest ta sama grafika tak naprawdę. Ale to jest śmieszne, to nie żaden AliExpress, ani Shopee lub coś w tym stylu, ani Wiz, czy coś w tym stylu. To jest po prostu normalnie z te strony komputerowe u nich. Po prostu na tym, na... z USA, więc to jest trochę dziwne, że ze strony tej, że... tak mocno u nas zdrożało to wszystko, że to jest chore. To jest dla mnie chore. Gdzie normalnie ja... O, cieszę się, że mi się uda coś zrobić, no. Tymczasem ceny i to wszystko. Wyrośnięte w... Nie powiem, jak to wygląda. Szczerze, bo... Teraz zastanawiając się, bo... Czy sobie na chińską wersję, bo na polską trochę mnie nie stać, lub po prostu normalne filmy. Avermedia spróbować ogarnąć, jak by działała ta chińska wersja, bo to jest chińska, typowo za 100 zł. Jakby zaczęła działać, to będę śmiesznie podejrzewająco mówić, że mamy Avermedia, nagram, będę z Xbox nagrywał gry. I wtedy do... Te odcinki są strasznie późno, niestety wiem. Ale odcinkowo wtedy bardziej live'owo jakby na Twitchu wziął. No co? Cyberka, nie wiem, Assassina i później może najpierw ta dwójeczkę przechodzić sobie na live'ie, mam na Xboxa ją. To będzie też dobre jakby, ale to muszę załatwić tą Avermedia, w szczególności ją. Jak ją załatwić, no to dobra. Już reszta tamte rzeczy to są jakby do załatwienia w szybszym czasie, ale no tak jak Avermedia to jak to załatwię, no to okej, mamy. Jak ja to jeszcze protestuję, to będzie dobrze płynnie wyglądało. Do streamy na Twitchu będą. Jak będę miał czas, ogólnie chodzi o to, że ten dzień, który ja nagrywam, piątek, to jest ostatni dzień jakby w ferii. Czyli tak, że sobota, niedziela to szybko minie i tak naprawdę już odbędzie zdalne. Tylko skracają nam zdalne takie, okej, tylko wiadomo, zakażenia to wszystko. Nie będę mówić dalej, ale to jest śmieszne.
jakby nie będę się kołał, bo to jest śmieszne. Dla mnie to jest już po prostu śmiech na sali, że o, haha, pandemia się skończyła. Nie wiem, czym jak to wyjdzie dalej, bo ja nie wierzę, nikt szczerze z moich kolegów nie wierzy, że coś się zakończy na tydzień. Co, wrócimy to tydzień do szkoły potem i później znowu zdalne? Nie wiem, to jest śmieszne. Powiedzmy co tego, to jest śmieszne, co nasz rząd robi. Ale to jest... Widać ostatnio, to jest... śmieszność... tego. Dobra, my to mamy prawie skupane, mamy dopiero 5 minutę odcinka. No 6 licząc. Ale... nam to szybko idzie. Jak widać. Tyk, tyk. Co, mam 3, 4. Teraz wpół zjedzie, będę miał 3. Bum, regeneracja włączona. I troszeczkę podratuje mi HP. Wypływamy, już mam skończone. Z tym filarem mamy 2. Mamy 2 takie nad wodą. To już jest takie szybko do zjechania. Te filary. Nie, musimy załapać. Powoli nam marchewki? Nie, powoli nam się nawet nie kończą marchewki. FPS-owo chciałbym nużyć zobaczyć. Jeżeli ten, no to ja jako ja będę mieć mniej FPS-ów, od razu wiem, jak ten shader włącza, od razu. Ja mniej, ale będziecie mieć jakby znowu płynni. Liczmy na to. Graficznie. No. I patrzcie. Ja mam po 30 FPS-ów. Tu jest pięknie po prostu światło. Niby na tyle mogę na 30 grać, ale trochę bolą mnie FPS-y wam, że po prostu macie tutaj takie wszystko płynne i tak dalej. To jest związane z tym, że mój, jak to powiedzieli, GTX nie wyrabia. Już jest prawie na wykończeniu, bo mi świeci się kontrolka już w obudowie, to wszystko GPU i tak dalej. To jest takie okej. Nawet nie wiem, jak tutaj no widzieć. Tak to już jest, jak się ma troszeczkę zużyty sprzęt, nie powiem, że nie. No i linę odstawię. Dobra, idziemy na następne filary, bo to mamy 8 minutę, a mamy naprawdę 2 filary, gdzie pewnie... Mi się wydaje, że ogólnie na tym odcinku to już te filary zejdą, bo one są blisko już tego. Przy tych to chyba najmniej schodziło drewna i tego wszystkiego, bo one są najbliżej, chyba że tu jest najbliżej, ale jakbym pokonał, to się każdy przekona. Tu ja mam high stopie, to jeszcze jest łatwiej nam rozkopać to. Nowy problem będzie budowy tego domu. Mam nadzieję, że będzie ok. Zobaczymy, jak to wyjdzie w tym, bo dzisiaj mogę niby więcej odcinku nagrać. Nawet 2, 3, co nawet więcej. Mnie zastanawia, czy dobra, z tym, o, jeszcze zegar mi się odpalił. Tak? Ale to chyba raz tylko. Że dobra, nagrywaniem to nie jest trudne. Bardziej chciałbym zobaczyć, powiem tak, to co mówiłem z tym drugim terem, jest jakby składane. Chcę na początek jeszcze przed złożeniem go całkowicie nakupić sobie Avermety tą wersji chińskiej. Jakby działało, to bym przestreamował sobie troszeczkę z gier z Xboxa, jakie mam, i bym przy okazji tam, może cel, może nie wiem co,
Cel to jest, ale jest to jakby, powiedzmy, jak to mówią, wysoki cel, no nie powiem, że nie, to jest 23,5 tysiąca złotych, cel tak zrobiłem. Po prostu nową, konkretną maszynę ustawić, że specyfikacyjnie było wszystko dobre. Specyfikacyjne, wiecie, procesor, tak żeby zwiększyć go na najmocniejsze, tylko by przerzucić to tamtego. Karta to... Z tego zestawu najdrożej kartę wchodzi, bo to jest takie zawsze. No bo mniejszy cel byłby o jakieś 10 tysięcy ponad. Ale to wiadomo. To jest właśnie życie, jak się chce kupić normalną kartę, normalną. Będzie normalną jak normalną, ale chodzi o to, że wydajnościowo to jest duża cena. Jak za to? Ale no, zobaczymy, jak się tam cel uspiera, no to wiedziałem, że to by ze składu komputer złożył go do końca i to by było takie dobre, złożone. Złożony, no, nowy system musiałbym instalować, to wszystko, to trochę by mi zajęło. Trochę, niedużo. Ale wiecie, jakby specyfikacyjnie komputer byłby świeżutki, mniej więcej byłoby nagrywane. Ale to tak mówię, jak to się ten cel uzbiera, ale to nie wiadomo, że jak się długo ten cel będzie zbierał. Nikt nie wie, a jeszcze z tym, jakie mam zasięgi, to ła. Możliwe, że długo. Sam Endermana. No słyszę go. Gdzieś blisko. Szkieleta. Chyba. Dobra, tyk, tyk. Nie no. Odcinkowo ile mamy? 12 minutę. To jest mamy jakieś 8-9 minut. To są dwa filary, ale pewnie przedłużyłbym go. Ściął ostatni timefire, który mamy. To by było praktycznie z tego wszystko. No tak będzie chyba możliwe, że zrobię to, co mówię, że po prostu wezmę odcinkowo, przedłużę sobie go, a wezmę trzeci firal i ostatni, wezmę go, zniosę i będzie tyle. Creeper, dobra. Dobra. Anyways, więc no, jest jak jest. Szczerze tak mówiąc, co? Odcinkowo nawet go przedłużę dosłownie na to, żeby siąść ostatni ten firal taki mocno potrzebne, bo to wszystko, to co tutaj mamy, to jest jakieś, no nie wiem, 3-4 minuty z hejstem. Ale no, to jest takie ten mówienie, zobaczymy jak to wyjdzie. Czyli mamy gdzieś około 8 minut. W połowie to my nawet nie jesteśmy znając życie. Kiedy dochodzimy do poziomu wody. Teraz jesteśmy na poziomie wody. Gdzie tutaj będzie już niszczone przez nas, przeze mnie bardziej, to dobra, teraz jesteśmy już pod. No zobaczymy, jak to wiecie, to powinienem szczególnie mówić, że i ta siekierka to wszystko będzie do naprawienia. To szybko będzie naprawione, szczerze powiem. Dobra, tyk, tyk. Tyk, tyk, no i co, tutaj. Dajcie strasznie szybko. Podanie na to czytam i mamy do naprawienia jeszcze siekierkę i kill off. Łatwo będzie szczerze z tego naprawienie. To nie jest w sumie dużo. Nie jest, nie będzie nigdy tak dużo. Dobra. Kurde. To nie będę już przedłużać. Bo my
w tym odcinku nam zdążymy. Jak patrzę na to tak od dołu, że to jest takie... No jest od tego trochę, ale tak mało. No... Mówiłem, że to przedłużę na wbotek, a tutaj już 15 minut ponad. No. Jedno za 10 minut, a my już większościowo doszliśmy do poziomu ponad próg tego. Więc to nie ma o czym tu gadać. Tyk. Teraz chyba tak, tak. Dobra. Mamy zrobione w takiej kolejności. To nie miałem zapomniane, dobrze wiedzieć. Na, jakby się zjemy marchewkę złotą, żeby nam regenerowało. Zrobiliśmy to w odcinku 3 fiar zdjąć. To jest łatwiejsze niż każdemu. Myślę, że to będzie. Myślę, że to dużo nam zajmie. To co? Co będziemy robili? No to jak nam odcinkowo tyle zostało, dosłownie to jest trochę, że nam zostało, a my mamy... To jest takie... No okej, niby jest. Nawet to nam zejdzie szybko teraz. Tylko muszę dobrze patrzeć na to, że to czym kopię. Jeszcze te rzeczy z wody będą się pozbierać. No kurde. To jest takie, dobra, szybkie, hop. Nawet zrobię tak, żeby pozbierać. Tu mamy ponad niecałe 2 minuty takiego jakby odcinka zakończonego. A jakby to ja mogę nawet tak od dołu sobie zakończyć i mamy w większości zrobione. To jest po prostu takie. Jest to tutaj. Nawet to spróbuję ściąć, bo to jest mniej jakby wysokościowe, bo to najmniej trzeba było przy tych pierwszych robić. Jeszcze jakby zdążył odcinkowo, to będzie jeszcze lepsze. Tyk, tyk, tyk. Odcinkowo perfekcyjnie zrobione. Tego nie mogę powiedzieć, ale perfekcyjnie zrobione, bo to jakby się na tym odcinku nie stworzyli kolejny. Co jest? To jest nic. To jest po prostu takie ścięcie, to tyle nawet. A wiecie co? Kurde. Przedłużę to przedłużę. Jakby... A będziemy na samym odcinku myśleć o budowie domu, a nie...
się tym będziemy zajmować. No kurde, no proszę was. Tyk, tyk. No i odcinkowo dużo, ale mamy zakończony projekt, który mieliśmy troszeczkę, żeby pospyć całego setupu domowego tamtego. A my co? Widzimy się na odcinku. Trzymajcie się. Hej.